Pod koniec stycznia wręczono kolejną nagrodę Flisaka, jednak zanim dowiecie się, do kogo trafiła statuetka, zobaczcie, czym jeszcze żyje Grudziądz. "23 stycznia to ważna data dla naszego miasta. W tym roku obchodziliśmy 102. rocznicę powrotu Grudziądza w granice Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, 23 stycznia 1920 roku Grudziądz na powrót stał się polskim miastem. Dzisiaj mijają równo 102 lata od tamtych wydarzeń. Oznacza to, że upłynął już ponad wiek, od kiedy Grudziądz ponownie zjednoczył się z Polską. Tamte dni uruchomiły proces odzyskiwania przez nasze miasto jego polskiego oblicza. Dzięki temu od wielu już dziesięcioleci Grudziądz nie jest naszym miastem jedynie na mocy znanego historii politycznego aktu. Nie ma potrzeby dowodzenia polskości Grudziądza, skoro Polska jest dzisiaj mowa i polskie są serca jego mieszkańców. To coś znacznie większego niż rozstrzygnięcia mocarstw z mniej lub bardziej odległej przeszłości, choć to dzięki nim właśnie Grudziądz mógł do macierzy powrócić. Mówi się, że Polska jest tam, gdzie biją polskie serca. Tak jest i tutaj od ponad stulecia. Tak bywało tu i wcześniej, z czego nigdy nie przestaliście być dumni. Grudziądz nie wstydzi się, ani nie ukrywa swojej przeszłości. Niczym odwagę nie wytchnącą szabą, która na oś... Dzień 23 stycznia 1920 roku przyszła wolna Polska, przyszła wolność. I odtąd już nie walka, nie opór przeciw zaborczej władzy, nie konspiracja, nie bardziej czy mniej tajne zrzeszenia były polem działania dla Polaków. Lecz przyszedł czas na zagospodarowanie tej wolności. Przyszedł czas na pracę razem dla Polski, dla Grudziądza, dla siebie. I możliwe, że to nie było wcale łatwiejsze jak walka o przetrwanie. Może wręcz przeciwnie. Bo mądrze korzystać z wolności i wziąć pełną odpowiedzialność za swoją ojczyznę to bardzo trudne zadanie. Kwestia jest właśnie tej germanizacji miasta, z drugiej strony gigantycznego napływu ludności polskiej z południa i ze wschodu, to można powiedzieć tak, to wymiana całkowita. Jeżeli spojrzymy na procentowe na przykład zestawienia statystyczne, to wygląda to wręcz kosmicznie, bo prawie 80% społeczeństwa wyjechało i 80% społeczeństwa przyjechało. Przeglądając na przykład protokoły Rady Miasta z tamtego okresu, to można mieć bardzo dziwne wrażenie. Nagle przykładowo cała policja nam zniknęła i trzeba było na ich miejsce sprowadzić nowych ludzi, nauczyciele zniknęli. Nowi ludzie, obsługa na przykład od wodociągów, poczty, telegrafów, wszystko to było po prostu wymieniane. Więc nam trudno dzisiaj sobie nawet wyobrazić, co przeżyli ci ludzie w tamtym czasie, przejmując miasto, które nagle staje się, ktoś mówi, to jest polskie miasto i trzeba wszystko od początku zbudować. To nie było wcale takie proste. Nam się wydaje dzisiaj, że to nie jest żadna filozofia, bo mamy internet, mamy różnego rodzaju zabawki elektroniczne, ale to było zadanie, które, no nie wiem, ja to określam na zasadzie lekkiego cudu. Aktualnie modernizujemy ulicę Zaleśną i Południową. Sprawdźcie, jak przebiegają prace remontowe. W chwili obecnej wykonawca dokonał frezowania nawierzchni bitumicznej, która była od skrzyżowania z ulicą Południową oraz na części jezdni przy parkingach
I od wczoraj rozpoczął prace rozbiórkowe krawężników oraz tego starego chodnika z płytek betonowych, które tam były. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, wszystko będzie w nowym krawężniku, chodnik z kostki betonowej. No i najważniejsza rzecz, która tutaj dla mieszkańców będzie najkorzystniejsza przy tym remoncie, no to nowe parkingi, tak, które zostaną wykonane. Czy te stare parkingi będą nawierzchnie rozebrane, będzie tam wykonana nawierzchnia z płyt ażurowych oraz powstanie też w takiej samej technologii parking leśny po prawej stronie, wjeżdżając na parking przy Muriwie. Jeżeli chodzi o kanalizację deszczową, wykonane zostaną nowe wpusty oraz studnie, które no, będą odbierały tą wodę opadową. Tak? No, musimy tu mieć świadomość, że wszystko to jest zaprojektowane na normatywny opad deszczu, tak? No, w momencie, kiedy no, przyjdą jakieś naprawdę nawałnice, no to może to stać się niewydajne, tak? No, jak każdy system kanalizacji deszczowej przy nawalnym opadzie deszczu. Dla mieszkańców osiedla Rudnik, to tak nazwijmy, no to jakichś większych utrudnień nie przewidujemy, tak, bo no tą drogą, no można, są drogi alternatywne, tak, do dojazdu do tych domków. Największe utrudnienia będą czekały przedsiębiorców, którzy mają tam zlokalizowane te dwa obiekty gastronomiczne i hotelowe, ale jesteśmy tutaj z nimi w stałym kontakcie, zarówno z obiektem hotelowym, jak i tutaj obiektem restauracyjnym na plaży Moriwu. I no, na bieżąco będziemy starali się te dojazdy zapewniać. Tak? Będzie tam ruch wahadłowy, jak już będą wykonywane te prace stricte drogowe, organizacja ruchu przewiduje ruch wahadłowy na tym odcinku. No i również dla mieszkańców, którzy jak wiemy korzystają z lasu rudnickiego, z plaży miejskiej, również w tym okresie zimowym, głównie w weekendy, dlatego będziemy starali się, żeby te prace postępowały w miarę etapowo, czyli najpierw wykonawca zajmie się tym parkingiem na samym dojeździe do Moriwu, natomiast ten parking tutaj, patrząc od ulicy Południowej po lewej stronie przy obiekcie hotelowym, na razie nie będzie rozbierany, żeby no, można było tam zaparkować. No wiadomo, ten ruch w tej chwili nie jest jakiś duży, więc myślimy, że te miejsca wystarczą na to, żeby obsłużyć to w okresie weekendowym głównie, tak? A w momencie, kiedy te prace będą zakończone na tym jednym parkingu, będziemy przenosili się na drugi, żeby to w miarę sprawnie poszło. Staramy się, żeby większość tych prac drogowych zostało zakończone w miarę do weekendu majowego. Tak? Ten przełom jakby maja-czerwca jest dla nas tutaj kluczowy. Wiadomo, że umowa jest, swój termin ma troszeczkę dłuższy, ale jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i w ustaleniach z nim mamy na dzień dzisiejszy tak to ustalone, że jeżeli no, no wiadomo, w tej chwili różnie to bywa, ale jeżeli nie zaskoczą nas jakieś rzeczy no, niezwiązane nawet z pracami, czyli sytuacja covidowa jakaś w firmie, to te główne prace powinny być na ten sezon letni w miarę zakończone. Czyli jeżeli chodzi o ulicę Południową, to na dzień dzisiejszy większość tych prac jest wstrzymana. Pozostają tam wykonania prace bitumiczne. No i na tym odcinku tutaj od ulicy Konarskiego do Zaleśnej, no ten odcinek też jeszcze tutaj wymaga troszeczkę prac bitumicznych plus budowa tego ronda u zbiegu ulicy Południowej i Zaleśnej. Tam ten termin jest krótszy i powinno to się wszystko zakończyć w drugim kwartale tego roku, czyli też przed sezonem stricte letnim, tak? Bo no, żeby tutaj ten dojazd no, jak najmniej był uciążliwy dla mieszkańców. Ukończono remont torowiska na odcinku od ulicy Wiejskiej do pętli na osiedlu Rządz. Testowy przejazd tramwaju symbolicznie zakończył tę część inwestycji. Jest to na pewno ważny dzień dla tego odcinka modernizacji sieci tramwajowej. Jak widać za moimi plecami dostarczyliśmy tramwaj na osiedle Rządz. No i będziemy testować wszystkie urządzenia, które zostały wykonane w ramach tej modernizacji, czyli zaczynając od trakcji poprzez szyny i urządzenia zamontowane na podstacji, czyli w budynku zasilającym trakcję.
firma ZUE w mieście Grudziądzu rok temu podjęła się wykonania tego kontraktu. Wykonywaliśmy go rok, 31 stycznia tego roku będziemy zakończać pracę. Dzisiaj wykonujemy próby techniczne przejazdu. Ze względu na prowadzone inwestycje w mieście, no musieliśmy tutaj się wspomagać tramwajem tymczasowym, aby dojechać do tego odcinka. Jest to ważna też inwestycja dla nas. Firma nasza realizuje wiele projektów tramwajowych w Polsce, a w Grudziądzu, tak jak mówiłem, udało nam się, mam nadzieję, sukcesem i też zamawiający jest zadowolony wykonać te prace. Problemy niewielkie, czasami trafiały się różne, jak to się mówi, w infrastrukturze, kolizje, ale udało nam się je uporać. Zima nam na szczęście tutaj nie przeszkodziła. Prace dzisiaj tylko zostały nam do zakończenia porządkowe. No i inwestycja gotowa. No niestety dla mieszkańców no, trzeba jeszcze poczekać, bo jeszcze pozostałe projekty są nieukończone. My z naszej strony jeszcze, jak to się mówi, pokończymy pewne prace porządkowe i inwestycja do odbioru gotowa. Wykonawca oddaje nam torowisko w tak zwanym stanie surowym, czyli przed pierwszymi jazdami, takimi już definitywnymi, które nastąpią po zakończeniu tego odcinka, który jest w tej chwili na Chamińskiej, na Toruńskiej, które, przypominam, robią inni wykonawcy. Całe torowisko zostanie przeszlifowane, czyli zostanie wygładzone do takiego poziomu, który gwarantuje raz, że cichszy przejazd, a dwa, mniejsza ilość drgania również, jeżeli chodzi o sam przejazd pojazdu, natomiast przed samym wdrożeniem ruchu my będziemy również wysyłali tak zwany tramwaj testowy, jeżeli chodzi o zeszlifowanie części tego utlenionego, powiedzmy, drutu, bo on się w jakiś sposób utleni, mieć niestety do siebie marzy się tam jakąś śniedzią delikatnie powlecze, gdy będzie nieużytkowana, natomiast samo torowisko przed jeszcze jego oddaniem do użytkowania będzie w całości przeszlifowane, ale celowo poprosiliśmy wykonawcę, żeby zostawił ten odcinek surowy, dlatego że on częściowo jednak przerdzewie i musi zostać wyszlifowany i tak. Natomiast jeżeli pozostali wykonawcy, czyli MTM i Strabag, oddadzą swoje odcinki, wtedy to szlifowanie zostanie zrobione dla całego zmodernizowanego odcinka od Placu Stycznia aż do Rządza, żeby zachować jednolitość toru. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego próbnego przejazdu. Bieg tramwaju bardzo spokojny. Czuć, że jednak to torowisko jest bardzo dobrze ułożone, szyny są nowe, cichy przejazd. Jesteśmy zadowoleni. Na pętli sprawdzaliśmy działanie podczerwieni, która steruje zwrotnicą. Wcześniej mieliśmy pętlę jednotorową, teraz jest pętla dwutorowa z możliwością mijanki, więc sprawdzaliśmy, czy to jest wszystko dobrze wyregulowane, ustawione, czy się widzi nadajnik z odbiornikiem. Nie widzieliśmy, że to jest fachowa robota, cały czas patrzyliśmy tutaj, jak firma to realizuje, to przedsięwzięcie. Widzieliśmy, że jest to zrobione zgodnie ze sztuką, więc większych obaw nie było. Wszystko się udało zgodnie z planem, także jesteśmy zadowoleni. Karola Skowrońska to postać, której nie trzeba przedstawiać. To właśnie do niej trafiła kolejna nagroda Flisaka, między innymi za nieustającą pracę na rzecz Grudziądza i jego mieszkańców. Dzisiaj jest dzień szczególny w historii Grudziądza. 23 stycznia to rocznica powrotu Grudziądza do macierzy. W dzisiejszych obchodach wielokrotnie przypominaliśmy sobie osobowości tamtych czasów, bo to tak już jest, że historię danego miejsca, jego tożsamość tworzą ludzie. Ludzie, którzy tutaj się urodzili, którzy tutaj pracują, którzy tu tworzą. Tak było, jest i będzie. I taką, myślę, wybitną osobowością, która tworzy tą teraźniejszą historię naszego miasta, jest pani Karola Skowrońska. Jest związana z Grudziądzem od 1966 roku. Jak to często mówi w wywiadach, zakochała się w naszym mieście, zakochała się w Grudziądzu. I myślę, że to wszyscy czujemy, że to wszyscy o tym wiemy. W swoim życiu zawodowym przez wiele, wiele lat była dyrektorem jednej z najlepszych jednostek kultury w Grudziądzu, Biblioteki Miejskiej. To właśnie w tamtych czasach biblioteka bardzo mocno się rozwinęła, zbudowała wiele filii,
Także nawiązała kontakty zagraniczne, między innymi z tożsamą jednostką kulturalną w Gitebslo, w mieście partnerskim Grudziądza. Ale to nie wszystko, bo jak to też pani Karola powiedziała w jednym z wywiadów, zakochała się w Grudziądzu, ale jej kochankiem, przepraszam, że tak to wyrażę, ale to są pani słowa, jest kawaleria. I od kilkudziesięciu lat właśnie dzięki pani kawaleryjska tożsamość Grudziądza jest cały czas odbudowywana. Dzięki pani też powstało wiele pomników, chociażby te takie najbardziej znane w naszej przestrzeni miejskiej, pomnik żołnierza polskiego, pomnik katyński, czy piękny, ulubiony, ukochany przez Grudziądzan, ale myślę, że też i przez turystów, pomnik Dziewczyna i Ułan. Pani Karolu, bardzo dziękuję w imieniu mieszkańców za to, co pani robi dla naszego miasta. Dziękuję za to zaangażowanie i ta statuetka Flisaka niech będzie takim przyczynkiem do właśnie uznania pani wkładu w rozwój naszej tożsamości, naszej historii. Nagroda Grudziądzkiego Flisaka dla pani Karoli Skowrońskiej, prezes Fundacji na rzecz tradycji jazdy polskiej, za nieprzeciętne zaangażowanie i działalność na rzecz kultywowania kawaleryjskich tradycji Grudziądza poprzez organizację corocznych zjazdów kawalerzystów II Rzeczpospolitej, nieustanną pracę wkładaną w propagowanie historii i patriotycznych postaw mieszkańców, a także za nieoceniony wkład w życie kulturalne i promocję naszego miasta. Dziękuję jeszcze raz. Jestem niezmiernie wdzięczna i wzruszona, że w tym szczególnym dniu, kiedy Grudziądz obchodzi 102. rocznicę powrotu do macierzy, ja otrzymuję tę piękną statuetkę Grudziądza z rąk prezydenta tego ukochanego mojego miasta. Pamięć o bohaterach tamtych dni, bohaterach, którzy tu w Grudziądzu szlifowali swoje przywiązanie do ojczyzny. Potem dali dowód największy, daninę życia i krwi. Proszę Państwa, ale to wszystko, co dane mi było realizować, nie miałoby takiego wymiaru, wydźwięku, gdyby nie ludzie. Dziękuję wszystkim osobom, stowarzyszeniom, instytucjom, władzom, kolejnym władzom miejskim, które nigdy nie mówiły weto. Starały się mnie odwieść nieraz, ale to się nigdy nie udało. Proszę Państwa, dzisiaj, w tym szczególnym dniu, chcę Państwu powiedzieć, warto było. Dziękuję. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Widzimy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia.